I wielkie, ogromne dzięki dla tych wszystkich, którzy wysłali SMS-a na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo nie inaczej jakby odbieram tę właśnie nagrodę, nagrodę wolności, która została wręczona na moje ręce wczoraj. Bardzo, bardzo, bardzo miła uroczystość, bo także i całe towarzystwo niezwykle serdeczne i ciepłe. Tak było podczas wczorajszej gali. Very nice. Thank you. You're gonna... Okay. Panie prezydencie pierwszy, panie prezydencie drugi, panie premierze teraźniejszy i państwo kochani wszyscy i moja żona Lidio, kocham cię bardzo, bo to dzięki temu, że jesteś obok mnie, dało mi poczucie bezpieczeństwa i nie zwariowałem w wolnym kraju, bo można było zwariować, można było szaleć. Ale przede wszystkim także Małgosiu, Janinko, Ewa, jeszcze Janek. No w waszym gronie być to też jest dla mnie wielka, ogromna przyjemność, bo to wy mnie także podkręcacie swoją pracą. I tak się, tak bardzo się cieszymy z Dzidzią, kiedy budzik znowu tam daje znać, że się po prostu wiedzie. I tak samo, jeżeli Janina mówisz o swoich problemach, to żyjemy też tym. I Małgosiu, ciebie to w ogóle tak bardzo szanuję, bo robisz taką robotę cichutką, bo my to mamy tubę, my mamy telewizję, ja potrafię krzyknąć, ryknąć. Jeszcze mam wielką scenę woodstockową, a ty masz po prostu siebie i masz swoich podopiecznych i też się za to bardzo kochamy. Wielkie brawa dla Małgosi. I Janek, który najpiękniejsze muzeum na świecie, najpiękniejsze muzeum. Byłem kiedyś z księciem, który z Jordanii przyjechał i był tak zadziwiony. Przytargałem go do muzeum, żeby zobaczył, na czym to polega, na czym polega nasza polska historia. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim Polakom, milionom Polaków, którzy wspierają nas, którzy są razem z nami, którzy czują w tym niesamowity hart ducha. Będę mówił trochę wolniej. Ale którzy czują, że to jest made in Poland, że to jest nasze, że to jest od początku do końca także wspaniała zabawa. I życzyłbym, żeby w kolejnych 25 latach, byśmy nie tracili symboli. Proszę Państwa, tych samych młodych ludzi, którzy przyjeżdżają ze świata na przystanek Woodstock, pytamy, skąd, czy coś wiedzą o nas i czy coś wiedzą, że taki festiwal robimy, bo możemy. Oni mówią tak, bo wszystko się zaczęło w Berlinie. A co tam robił Lech Wałęsa? Pojechał po czajnik z gwizdkiem? To się w Polsce zaczęło. I dbajmy o to, dbajmy o symbole, bo je gubimy. Bardzo je gubimy. Panie prezydencie, gubimy te symbole. Dziękuję panu, że pan przyjechał do nas na przystanek Woodstock. Dziękuję drugiemu prezydentowi aktualnemu, że też pan był u nas na przystanku Woodstock, bo to jest patriotyzm, nie ten polityczny, ten od serca. Jeszcze raz, całej orkiestrze, całej naszej ekipie, która ze mną pracuje, kłaniam się bardzo nisko. Kocham was. Jestem patriotą ogromnym za to, że jesteśmy po prostu pełni siły i żar. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Gratulacje. Super, czekam na ciebie. Jeszcze raz dziękuję. Thank you very much. A teraz spokojnie chciałbym podziękować wam wszystkim, czyli Kręcioła TV, czyli wszystkim tym, którzy oglądają nas, którzy są razem z nami, którzy tworzycie razem wielką fundacyjną rodzinę, bo właśnie tak pracujemy, tak się to odbywa. Wróciliśmy prościutko ze szkolenia pokojowego patrolu. Kolejne osoby będą jechały na przystanek Woodstock przeszkolone, bo to jest taka nasza właśnie praca. Dzisiaj zostaliśmy docenieni przez Polaków. Bardzo, bardzo dziękuję wam wszystkim. Dziękuję tym, którzy ze mną pracują, którzy współpracują. Ci, którzy wytrzymują nieraz ze mną. Dziękuję Dzidzi, że wspiera i że w ten sposób wszyscy tworzymy najpiękniejszą fundację na świecie. To się tutaj odbyło. Już teraz możemy stąd szybko dać sznura. Normalnie zaczynamy poniedziałek jeszcze w lepszym nastroju.